Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, co wydarzyło się wczoraj w Biśle Kraków. Był to dość pracowity dzień dla naszego klubu, ale zanim do tego przejdziemy, to zachęcam do subskrybowania naszego kanału Biała Gwiazda pod lupą. A teraz możemy zająć się tym, że Tico Ramirez zostaje na kolejny sezon pod Wawelem. Po mojej ocenie i pewnie w ocenie większości kibiców jest to bardzo dobra decyzja, bo Hiszpan po prostu potrafi w te transfery, jak to mawiają, potrafi ściągnąć kozaków, potrafi ściągnąć zawodników, którzy decydują o losach tej drużyny. No i mam nadzieję, że będzie więcej transferów typu Alex Mula, Miki Wilar, a nie takich jak Serge Benito, który wczoraj też pożegnał się na dobre z drużyną Wisły Kraków i nie będzie reprezentował barw Białej Gwiazdy w przyszłym sezonie. Co do samego Ramireza, ja się bardzo cieszę, bo mam wrażenie, że posada dyrektora sportowego jest po prostu dla niego najlepszym, czym może się on zajmować w swojej karierze. Oczywiście, próbował swoich sił w trenerce. Nie umniejszam mu w niczym, ale widać, że do transferów to on ma nosa, a może po prostu ma notes. Więc ten temat będzie dość krótki, bo Hiszpan po prostu broni się swoją pracą. Nie ma za bardzo co tutaj rozwlekać. Mam nadzieję, że po prostu pierwsze transfery, które, które się pojawią w klubie, to będą właśnie zawodnicy bardzo jakościowi. No i też, żeby zdrowie im dopisało, bo jak wiemy, różnie z tym bywało na przestrzeni lat z naszymi nowymi zawodnikami. I teraz przechodzimy sobie do drugiej części tego vloga. Radosław Sobolewski zostaje na stanowisku trenera Wisły Kraków. Czy Wam się to podoba, czy nie? Tak, będzie przynajmniej przez pierwsze kilka kolejek. Ja ogólnie powiem w ten sposób. Ja na początku, kiedy Radosław Sobolewski obejmował Wisłę Kraków po Jerzym Brzęczku, miałem wrażenie, że to nie jest dobra kandydatura. Gdzieś tam nawet pisałem, chyba, że, że może Dariusz Banasik, może ktoś inny, kto, kto ma doświadczenie w robieniu awansów i tak dalej, i tak dalej. Ale później przyszła ta runda wiosenna no i Radosław Sobolewski wygrał 7 spotkań pod rząd. Więc uwierzyłem, tak? Stwierdziłem: kurczę, no, jest dobrze. Kiedy ostatni raz Wisła wygrała 7 spotkań pod rząd, no. Bardzo, bardzo dawno temu, bo to jest ponad 10 lat temu. Więc myślałem, że będzie, będzie awans. Natomiast, oczywiście, trzeba było brać też pod uwagę to, że byliśmy na 10 miejscu że, że po prostu ten margines błędu dogonienia rywali jest bardzo mały. Tak? No bo każda strata punktów gdzieś tam się wiązała z tym, że będziemy mieli coraz mniejsze szanse na awans bezpośredni. Bo obara, że były raczej pewne po, po trójmiś tam kolejce. Natomiast trzeba sobie też przeanalizować na spokojnie, co się wydarzyło za kadencji Radosława Sobolewskiego jako pierwszego trenera. Wisła Kraków dostała cztery bramki z Puszczą niepołomicę, Straciła bramki w tym meczu z stałych fragmentów gry. Miała trzy spotkania na to, żeby przeanalizować wszystkie swoje błędy. Nie zrobiła tego. Popełniła Znowu te same, te same gapiostwa w polu karnym, no i wystarczyło po prostu powrzucać kilka razy piłkę w pole karne, wisły. Co miało wpaść, to wpadło, później już można było się bronić. To jest jeden problem, jaki musi się zmierzyć trener sumo czyli obrona stałych fragmentów gry. Bo nie można cały czas rzucać winy na to, że ktoś dobrze atakuje, że ktoś dobrze wrzu wrzuca piłki i że ktoś potrafi to wykorzystać. No my musimy potrafić się bronić przed tym. Drugą ważną sprawą przeciwko Radosławowi Sobolewskiemu jest to, że w wielkich spotkaniach, wielkich, wielkich jak na pierwszą ligę, to on niestety zawodził jako trener, bo i drużyna nie była dobrze przygotowana do meczu z ruchem i drużyna nie wyszła tak naprawdę mentalnie na drugą połowę w meczu z lks em bo drużyna chociażby zawiodła na całej linii i on też zawiódł w meczu z Zagłębiem Sosnowiec. No, kiedy prowadzisz Zagłębiem Sosnowiec u siebie 1-0 i masz tak naprawdę wirtualną tabelę, gdzie jesteś na drugim miejscu, to idziesz po drugą bramkę i trzecią i tak dalej. Nie wiem, co tam się wydarzyło wtedy w głowach piłkarzy, no nieważne. Co dalej? Trener Sobolewski bardzo ochoczo korzystał z systemu z trójką obrońców. Wyszedł tak na puszczenie po omicę, co się skończyło tragicznie. No, dla mnie to jest po prostu nie do uwierzenia, że w, ta, że w tak ważnych spotkaniach można eksperymentować. Więc to są argumenty, które mocno gdzieś tam stanowią o tym, że trener Sobolewski jednak zawiódł. Tak? Czy on się nadaje, to już, to już nie wiem, czy ja powinienem oceniać. To już ocenia Jarosław Królewski i ludzie związani z klubem. Ja mogę powiedzieć tylko na obronę Radosa Sobolestiego, że wygrał siedem spotkań pod rząd. I to jest dużo, to jest bardzo dużo, bo ktoś powie, no kurczę, ale wygrywa ze średniakami. No fajnie, tylko że my dwa lata temu to jeszcze ze średniakami nie potrafiliśmy wygrywać, albo Jerzy brzęcze też potrafią prze przegrywać z, z takimi potęgami jak Chojniczanka chońce z całym szacunkiem. Yy, natomiast oczywiście trzeba zaznaczyć też to, że. Trener Sobolewski startował z dziesiątego miejsca po tej pierwszej rundzie. Margines błędu był tak naprawdę mniejszy niż takiego ruchu Chorzów, niż takiego łks u czy puszcz Niepołomice, ale to, że wyprzedziliśmy w pewnym momencie i ruch Chorzów, i puszczę niepomice, pokazywało, że możemy awansować. Później, niestety, przyszły te kluczowe spotkania. Zawiedliśmy w Chorzowie, yy, daj Boże, żeby to był Chorzów. Zawiedliśmy w Kliwica, zawiedliśmy w Łodzi, zawiedliśmy w Krakowie z Puszczą. No, i niestety pokazuje to, że trener Sobolewski gdzieś tam mentalnie tej drużyny nie dźwignął. Teraz prosta sprawa. Nie zmienimy już tego, że trener Sobolewski zostaje na tym stanowisku. Możemy wspierać Wisłę, albo możemy wylewać swoje żale na Twitterze i się wkurzać. Ja proponuję to pierwsze. Na rozliczenie trenera Sobolewskiego przyjdzie czas i jak zawiedzie to ja będę pierwszy, który nagra materiał na ten temat. Natomiast jakie są oczekiwania według mnie, jakie powinny być względem trenera Sobolewskiego, oprócz oczywiście awansu, to zrobienie z jakichś, nie wiem, z jednego z dwóch zawodników, takiego żołnierza, takich żołnierzy, jakim byli, był Dawid Szot w tej rundzie. Czyli jak popatrzymy sobie na to, kiedy ostatni raz u Sobolewskiego wygrał mecz rezerwowy, to, to naprawdę ciężko będzie znaleźć takie spotkanie. Tak? Trzeba po prostu wymagać od trenera, żeby on zbudował zawodników także z ławki, nie tylko z tego pierwszego składu, bo pierwszy skład to jest inna, inna para kaloszy. No i na koniec trzeba się zastanowić, dlaczego trener Cowolewski został. Jaki był argument jeszcze jeden za tym, żeby został? Być może, nie wiem, ja tego nie wiem, ale tak mi się wydaje, że Jarosław Królewski rozmawiał z drużyną, z radą drużyny, z piłkarzami w tej, w tej drużynie i oni po prostu chcieli, żeby trener Radosław Sobolewski dalej ich prowadził. Więc jeżeli zawodnicy tego chcieli, to też, to też pokazuje to, że oni wierzą w tego trenera. Jak się to skończy, nie wiemy. Natomiast wiem jedno: zmienianie teraz trenera nie będzie na pewno żadną stabilizacją. Na pewno trzeba sobie też wziąć pod uwagę to, że każdy z nas krzyczy na Twitterze, mówię każdy z kibiców, nie, nie róbmy rewolucji, nie róbmy rewolucji, po czym chcemy wywalenia trenera sobolewskiego. A ja uważam, że w tym momencie, jeżeli on dostaje szansę, to powinniśmy go wspierać, bo nic już z tym nie zrobimy. A tak jak już powiedziałem, jeżeli zawiedzie, to ja pierwszy nagram nagram materiał na temat jego pracy i ten sezon też będzie taką odpowiedzią na to, czy Radosław Sobolewski dojrzał do tego, żeby być takim pierwszym trenerem w jakimkolwiek zespole, jakimkolwiek zespole czy to w Wiśle Kraków, czy to w jakimkolwiek innej drużynie. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Subskrybujcie kanał, no i widzimy się już we wtorek w nagraniu, w rozmowie, w podcaście z Krzysztofem Mączyńskim. Trzymajcie się, hej!